umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Może przyzwyczailiście się do tego początku Słowa Bożego, ale warto sobie też odnowić to piękne sformułowanie. W Chrystusie Panu jesteśmy braćmi i siostrami, tworzymy jedną wspólnotę. I warto zawsze, gdy usłyszymy to pozdrowienie, o tym sobie przypomnieć, uświadomić. Jeżeli jesteśmy blisko Chrystusa, to łączymy się w Nim w komunii tej duchowej, a też w czasie Eucharystii, w tej komunii przez ciało Pańskie w jedno. Stajemy się rodziną w Chrystusie Panu. Dzisiaj przychodzimy i Kościół daje nam przed oczy Eliasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu. Pan Jezus odnosi jego postać, jego wielkość do Jana Chrzciciela. W naszym kontekście możemy to odczytać, że takim Eliaszem, takim mocnym znakiem od Boga na dzisiejsze czasy jest święty Maksymilian Kolbe. Jak Księga Mądrości Syracha pytała, któż może się z Tobą równać? To myślę, że odpowiedź może być święty Maksymilian, który też płonął jak ogień, który też właściwie poszedł do nieba, można powiedzieć, przez ogień. Dlatego myślę, że opatrzność Boża nas kieruje w kierunku tej duchowości, tego, co święty Maksymilian nam zostawił. Jak wiemy, największą tragedią było to, co się wydarzyło w opisie grzechu pierwszych rodziców, Adama i Ewy, kiedy oni, można powiedzieć, wypowiedzieli posłuszeństwo Panu Bogu, a uwierzyli w słowa i zapewnienia węża szatana. Szatan prosto powiedział: cóż ten Pan Bóg może wiedzieć? Ten Pan Bóg jest taki, że wam ogranicza poznanie dobra i zła, że odbiera wam wejście w to, co On ma, że jest niedobry. Czyż niepodobnie brzmi nieustannie ta jego pokusa szatańska w naszych czasach, czasami może w naszym sercu? Pan Bóg się myli. Zrób po swojemu, Ty wiesz lepiej. W tym głosie, które czasami pokusie, która gdzieś tam, znaczy nie czasami, bo myślę, że nieustannie do nas dociera, wychodzą dwie najbardziej niebezpieczne rzeczy. Jest z jednej strony nieposłuszeństwo Panu Bogu i rodząca się pycha. Nieposłuszeństwo, znaczy Pan Bóg mówi tak, ja zrobię inaczej. Dlaczego? Bo wiem lepiej. Bo Pan Bóg się myli. Uznaję wtedy, że jestem kimś większym od Pana Boga. I to rodzi później wiele różnych innych konsekwencji, błędów i grzechów i upadków. Dlatego Maksymilian bardzo mocno postawił na dwie sprawy. Na posłuszeństwo i pełnienie Bożej woli. Czyli pokora. Jeżeli ja uznaję czyjąś wolę, że jest mądrzejszy, że to, co on powie, jest mądrzejsze, jest lepsze, to stawiam się niżej, tak? Czyli trwam w pokorze. I jeżeli to czynię względem Pana Boga, to jest najbardziej mądra decyzja, jaką mogę podjąć w swoim życiu. Święty Maksymilian nawet powiedział tak, że nasz rozum mieści się w kapeluszu, w małym kapeluszu. Rozum Pana Boga, mądrość Pana Boga jest nieskończona. Więc z tym porównaniu już możemy sobie wyobrazić, jak bardzo jesteśmy podatni na błędy, na pomyłki. Nawet jeśli w dobrej wierze, w dobrym wyobrażeniu chcemy coś realizować.
Dlatego Maksymilian wskazał, jeżeli z raju wygnała nas nieposłuszeństwo i pycha, to do raju droga jest właśnie poprzez posłuszeństwo i pokorę. Poprzez właśnie wracanie nieustannie na tą drogę. Stąd też przedstawił nam takie równanie, taki przepis na to, jak trwać w posłuszeństwie. I napisał to tak bardzo prosto, by małe W równało się wielkiemu W. Czyli moja mała wola, moja wola, małe W, zgadzało się, równało się z wolą Bożą, wielkie W. I wtedy, jeżeli będziemy starali się to realizować, mamy niebo zapewnione. Odczytanie woli Bożej, co nie jest wcale takie proste. Tak jak wczoraj wspominałem, zazwyczaj, gdy się słyszy o woli Bożej, to tylko w kontekście jakiegoś zła. Jakaś katastrofa, na przykład lotnicza, czy drogowy wypadek, czy zgubione jakieś wartościowe rzeczy, czy choroba w domu, w rodzinie, a wola Boża. Wola Boża. Musisz się pogodzić z wolą Bożą. Owszem, to stwierdzenie jest samo w sobie dobre. Się pogodzić z wolą Bożą, bo jak mówiłem, jest to najlepszy wybór człowieka, ale nie jest dobre zgodzenie się na zło. Przecież katastrofa, choroba, to wszystko jest złe, jest niedobre. Z tym się nigdy człowiek nie zgodzi i wobec tego się buntuje. Wobec każdego zła, z największym nieszczęściem, jakie nas spotyka, śmiercią. Bo Pan Bóg nas powołał do życia wiecznego, do wieczności. A śmierć przyszła przez zawiść diabła. O tym nam wprost mówi Księga Mądrości. A zatem Pan Bóg nie zamierzył śmierci, ale stała się ona konsekwencją właśnie nieposłuszeństwa, oderwania się od Bożej woli, od tego, co zapragnął Pan Bóg dla nas. A Pan Bóg zapragnął jednego i właściwie wola Boża jest jedna, abyśmy wszyscy osiągnęli zbawienie, abyśmy wrócili do raju, abyśmy wrócili do szczęścia, do miłości, jaką jest sam Pan Bóg. To jest właściwie Jego jedyna wola. Tego pragnie dla nas wszystkich. To, że realizuje się na różnych drogach, to jest dla nas wyzwaniem, zadaniem, by nieustannie odkrywać, co w tej sytuacji, w tych zdarzeniach, w tym kontekście naszego życia Pan Bóg realizuje. Jaki jest Jego plan wobec tego, że postawił mnie w tym miejscu, w tych sytuacjach, może w tych problemach, w tych różnej trudnej drogi może. Tego też często możemy odkryć przez te trudne rzeczy, doświadczenia, niepowodzenia, prowadzenie Boże. To, że w inny sposób byśmy do tego dobra nie dotarli. Także czasami nasze niepowodzenia i porażki mogą okazać się błogosławieństwem. Wielu świętych tak to odkrywało. Maksymilian Kolbe nawet powiedział, że kto zostanie przepełniony Bożą miłością, to cierpienie stanie się pragnieniem duszy. Czyli będzie odkrywał, że im bardziej potrafi złożyć siebie w ofierze, potrafi przyjąć to cierpienie i je oddać Panu Bogu, współpracować z Bożą łaską, to jest właśnie wtedy to pragnienie, które pozwala otworzyć się na prowadzenie Boże, na odkrycie tego, jak wartościowe jest nawet to cierpienie. Stąd bardzo w tym czasie też ja zauważam, jak zły duch miesza w samym Kościele, wśród nas, pod pozorem nawet bardzo pobożnych rzeczy, pobożnych postaw. I dobrej nawet wierze nie potrafimy czasami przejść ponad to, co jest naszym wyobrażeniem o naszej pobożności i chcemy ją czasami narzucić też, żeby tak samo inni postępowali. To zauważam w takim kontekście, jak dary Boże, które otrzymaliśmy. Święty Maksymilian, jak wspominałem,
przyjął cudowny medalik jako taki dar od Matki Bożej. Przyjął go jako pewne narzędzie też do realizacji celu rycerstwa niepokalanej, do tego, by przez ten medalik doprowadzić do nawrócenia. Dlaczego uznał, że ten medalik jest tak ważny, tak skuteczny? Bo miał w pamięci niezwykłe wydarzenie nawrócenia zaciekłego wroga religii, a szczególnie wiary katolickiej, kościoła katolickiego, jakim był Żyd Alfons Ratisbon. On zgodził się przyjąć ten cudowny medalik i modlić się modlitwą na nim wyrytą o Maryjo bez grzechu poczęta. Ze względu na przyjaźń, na przyjaciela, który mu ten medalik wręczył. I Maryja objawiła się temu Żydowi, Alfonsowi Ratisbon, w tej postaci, jaką jest na cudownym medaliku. On przez to otrzymał łaskę nawrócenia, oświecenia, czy w jednym momencie poznał wszystkie prawdy wiary katolickiej, otrzymał chrzest, przyjął chrzest, później został kapłanem i założył jeszcze zgromadzenie, którego głównym celem było nawracanie Żydów. Chciał swoich rodaków się też prowadzić do tej prawdy, którą tak poznał cudownie. I gdy Maksymilian to usłyszał, już wiedział, że ten medalik jest wspaniałym, skutecznym narzędziem, który w rękach rycerza jest takim bardzo prostym sposobem też ewangelizacji. Można pięknie wyjaśnić, komuś wręczyć ten medalik i powiedzieć, czym jest ten medalik. A poświęcony medalik ma niesamowitą skuteczność taką, że został spontanicznie przez ludzi nazwany cudownym. I chyba najbardziej znanym na świecie, rozpoznawanym takim właśnie medalikiem, czy sakramentarium. I co się dzieje? Zły miesza. Oczywiście już Maksymilian to przewidział, bo on napisał w kilku miejscach słowa, że zły pod wszelkim pozorem, jakimkolwiek pozorem, będzie chciał pozbyć nas tego znaku, tego medalika, abyśmy tylko go odstawili, odrzucili, a później mu już łatwo idzie, żeby kogoś z powrotem ściągnąć na złą drogę. I co się dzieje? Taki prosty przykład. Ktoś powiedział, że na medaliku są znaki masońskie. I co się stało? Wielu ludzi zerwało medalik, wyrzuciło. I czy to było Boże? Czy to było tak, by chciał Pan Bóg, żeby ten znak poświęcony przez kapłana katolickiego tylu ludzi odrzuciło, zerwało, już nie nosiło? Tylko dlatego, że ktoś powiedział, że tam są znaki masońskie. Teraz zobaczmy, jakie dokonało się w tym wszystkim. Jeżeli ktoś uwierzył w to i wyrzucił medalik poświęcony, to nie waham się powiedzieć, że popełnił grzech bluźnierstwa i bałwochwalstwa. Dlaczego? Bo uznał, że znak ludzki jest mocniejszy od Boga. Od tego poświęcenia, które zostało dokonane w Kościele. Czyli uznał, że Pan Bóg nie poradzi sobie, że jest za słaby, że ten znak ludzki umieszczony na medaliku przemoży działanie Boga. Czujecie, jakie to jest niewłaściwe i wręcz bluźniercze? Cokolwiek by człowiek postawił na tym medaliku, jeżeli my go poświęcimy Bogu, oddamy i przez modlitwę będziemy działać, to Pan Bóg przecież zapowiedział przez Pana Jezusa, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Tu mamy wskazanie, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. No wiecie, co to są bramy? Dzieciaki, wiecie, gdzie są bramy? Gdzie są bramy? No, zamek ma bramy, czy nie ma bramy? Możemy sobie wyobrazić, nie? Zamek piękny, królewski, otoczony murem i do tego zamku wchodzi się przez co? Właśnie przez
bramy, nie? O to dokładnie chodzi. My zazwyczaj mamy odwrócony obraz tych bram piekielnych. Bramy piekielne bronią. Bramy są środkiem obronnym, nie atakującym. Czy ktoś z nas widział, żeby bramy wyszły z zamku i atakowały jakąś armię? Pan Jezus widział Kościół jako siłę atakującą, uderzającą w bramy piekielne. Za tymi bramami piekielnymi są nieszczęśni grzesznicy, też właśnie masoni, czy inni heretycy, czy właśnie schizmatycy, prawda? Którzy dali się zamknąć za tymi bramami, czy grzechu, czy błędu, czy innych ideologii, czasami bardzo antyludzkich. I w te bramy uderzy Kościół. I bramy piekielne go nie przemogą, tego uderzenia. I tym uderzeniem jest przede wszystkim dar sakramentów świętych. Zobaczcie, jeżeli kapłan w imieniu Kościoła dokonuje obrzędu chrztu świętego, co się dzieje? Zostają zniszczone bramy grzechu pierworodnego. Dziecko czy człowiek ochrzczony zostaje wyzwolony i nie ma takiej siły, która by to powstrzymała. I inne sakramenty na tej samej zasadzie, sakrament spowiedzi. Jeżeli zrealizujemy 5 warunków dobrej spowiedzi, to grzechy zostają zniszczone, zostajemy bramy piekielne w naszym sercu złamane i wyzwoleni zostajemy. Zobaczcie, taką mamy moc. I mamy też dar tego błogosławieństwa Bożego. Warto pamiętać, nie tylko kapłani mają dar błogosławienia. Błogosławieństwo kapłańskie jest bardzo znaczące i cenne. Dlatego bardzo o nie zabiegamy, prosimy kapłanów, żeby nas błogosławili, żeby błogosławili różne przedmioty, między innymi medaliki, cudowny medalik. Ale mama i tata, rodzice, mają też bardzo mocny dar błogosławienia, zwłaszcza swoich dzieci. Błogosławieństwo macierzyńskie, rodzicielskie, męża i żony, siebie nawzajem. Jest to niesamowity dar od Boga, który możemy sprowadzać Jego obecność w nasze relacje, w nasz dom. Zwłaszcza, gdy się pokłócimy, pokłócicie jako rodzice, czy jako małżonkowie, gdy może się obrazicie na siebie. No, zły, jak mówiłem, uderza bardzo mocno w rodzinę. I temu się nie dziwimy. I tego niestety boleśnie czasem doświadczamy. Ale mamy na to lekarstwo. To właśnie zniszczenie tych bram piekieł, które stawiamy przez różne nasze niepowodzenia, grzechy, upadki i te głódnie nawet. Że możemy je zniszczyć błogosławieństwem. Kiedy ochłoniemy, kiedy opadną emocje, kiedy wzbudzi się w nas żar, niepotrzebne słowa, niepotrzebne zatargi, mogłoby to być inaczej. Jak to naprawić? Najlepiej pobłogosławić siebie nawzajem. A jeżeli druga osoba jest tak jeszcze zamknięta, to chociaż w myślach, w słowach, w myślach wypowiedzieć takie błogosławieństwo. Czy nawet właśnie przytuleniem męża czy żony. Bez słów, ale w myśli już ja Cię błogosławiam. Jakże to jest mocne, piękne błogosławieństwo, które wypędza tego złego ducha, te złe emocje, to co się zrodziło właśnie z tego konfliktu czy z tej sytuacji. Rozumiecie? Tak samo medalik i rzeczy, które poświęcamy. No po co je poświęcamy? Po to, żeby przyszedł zły i zaraz powiedział, to nic nie, ja to wszystko pokonam i to nic nie znaczy? Właśnie dlatego poświęcamy, żeby zły nie miał do tego dostępu. I tak samo cudownym medalikiem. Jeżeli my go poświęcimy, jeśli kapłan katolicki go poświęci, to nie ma takiej siły, nie ma takiego znaku, który by to poświęcenie eliminowało. Więc jest bluźnierstwem powiedzenie mnie, to jednak Pan Bóg sobie nie poradził. Jest za słaby. Rozumiecie? Także patrzcie, takich niby pobożnych, bo prawda, jak ktoś to stwierdził, odkrył wielkie odkrycie, na medaliku są znaki masońskie. Wielkie odkrycie, prawda? Jakże wspaniałe odkrycie pobożne. Wyrzućmy w takim razie ten medalik, żeby nie działał na nas, nie? Pod takim pozorem, nawet pobożnym, może zły prowadzić zupełnie swoją
swój plan, bo odstawił rzecz poświęconą, bo udało mu się odsunąć od nas poświęconą rzecz Panu Bogu. Taki jest podstępny, nie? Warto zauważać w takich sytuacjach, nie od razu lecieć, bo to jest bardzo takie, można powiedzieć, spektakularne, nie? Powiedzenie, że coś, gdzieś jest jakiś znak zły, gdzieś coś, to bardzo chwyta, zwłaszcza wrażliwe serce i pobożne, i dobre. I zły o tym bardzo dobrze wie i wykorzystuje te nasze właśnie takie, no taką dobrą wolę nawet, prawda? Bycie naprawdę przy Bogu. Dlatego trzeba być, i jakie jest lekarstwo na to? Właśnie posłuszeństwo. Tu mamy wielki dar w Kościele, że możemy zawsze się odnieść. A jak, co na to mówi papież? Co na to mówi biskup? Co na to mówi ksiądz proboszcz? Czy kapłan w na przykład sakramencie pojednania? To jest wspaniały dar, że wtedy możemy, jeżeli nam potwierdzi, no to jest okej, to dobrze zrozumieliśmy. A jeśli powie nie, masz zrobić inaczej, to nawet jeżeli by się po ludzku, bo kapłan, proboszcz czy biskup pomylił, to jeżeli wypełnimy w duchu posłuszeństwa Bogu, to Pan Bóg z tego błędu jeszcze większe dobro wyprowadzi. To jest niesamowicie wartościowe. Poza warunkiem jednym, jeżeli jest to rzeczywiście wprost wbrew przykazaniom Bożym. Jeżeli coś by przełożony nakazał, coś przeciwia się mojemu sumieniu i przykazaniom Bożym, wtedy możemy tego nie zrealizować albo poradzić się jeszcze kogoś innego przełożonego, prawda, kapłana. To tak. Ale to jest ta wielka moc. To jest to właśnie uderzenie Kościoła w bramy piekieł. I to odniesienie, które zawsze może nas utrzymać przy pełnieniu Bożej woli, woli Bożej. A to jest droga, która zapewnia nam osiągnięcie nieba. Która zapewnia, że jesteśmy przez różne dzieje naszego życia na drodze do nieba. Tego bardzo mocno uczy Maksymilian. On też wchodził do przełożonych. Bo posłuszeństwo to nie jest to, że ślepo realizuje każde polecenie przełożonego, czy kapłana, czy biskupa. To jest też dialog, to jest też rozmowa. A mi się wydaje, że to jest tak, a może jednak lepiej by było inaczej. Wyrażenie swojej opinii. Natomiast ostateczne słowo, jeżeli jest wypowiedziane przez w imieniu Kościoła, przez kapłana, przez biskupa, to przyjmujemy w duchu wiary, w duchu posłuszeństwa nie tyle biskupowi, co Bogu, który przez biskupa w taki sposób, a nie inny przemawia. I wtedy nie musimy się obawiać, że może popełnimy błąd, bo to jest też ludzką sprawą. Ale z wiarą przyjęte to właśnie będzie działać. Będzie niszczyć bramy piekieł. Będzie mieć pewność, że to nie jest nasz błąd. To też jest bardzo, bardzo cenne. Tego niesamowicie uczy Maksymilian, który do końca, kiedy przełożony powiedział nie, nie zgadzam się, to tą sprawę zostawił. I tego też myślę, że uczy nas bardzo mocno. Ten, można powiedzieć, współczesny Eliasz, który w ten sposób uczy nas bycia w Kościele. I to jest też cenne, ponieważ wtedy zawsze mamy odniesienie do Boga, a nie do kapłana. Zawsze w tym, że jesteśmy w Kościele Bożym, w Kościele Chrystusa, a nie w Kościele tego czy innego kapłana, czy proboszcza, czy biskupa. Że wiemy, każdy z nas, dopóki tu żyjemy, jesteśmy narażeni na upadek, na grzech, na to, że nieustannie musimy się nawracać. Wtedy ani żadne zgorszenia, ani żadne jakieś sensacje, czasami nakręcane specjalnie przez media, nie odciągną nas od miłości Boga, od pełnienia Jego woli, a nie tego, który, a nie pełnienia woli jak takich czy innych mediów, takiego czy innego pseudoproroka, który nagle odkrywa, że coś tam jest inaczej niż my do tej pory żeśmy sobie wyobrażali. Tego zamieszania jest dużo, dlatego, że
odrzuciliśmy ten dar posłuszeństwa, że może go źle też rozumiemy, może przez to źle zrozumienie łatwo odrzucamy i szukamy swojej woli, swojego planu na życie. I wtedy często dochodzi do tragedii, do upadków. Niech Maksymilian nas zawsze będzie takim odniesieniem do tego posłuszeństwa, do tego zaufania Bogu, do tego, żeby zawsze ostatecznie wiedzieć, że realizujemy to, co Pan Bóg oczekuje od nas, a nie to, co nam się wydaje. I taką ostrożność wobec różnych takich nowinek, różnych takich poglądów. Owszem, mówię, nigdy nie godzimy się na zło i nie mówimy, że to jest, że jak coś się złego stało, to jest wolą Bożą. Nie. To nie jest wolą Bożą, co się złego stało. Wręcz przeciwnie. W tym to, co się złego stało, jest Pan Bóg, ale z takim samym bólem i cierpieniem, jak my, którzy tego zła doświadczamy. Pan Bóg też cierpi i pragnie z każdego zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Z każdego upadku pragnie podnieść do jeszcze większej chwały Bożej. Zobaczcie, jak Pan Bóg działa? Można powiedzieć tak, że idę do Pana Boga, mówię, to i to źle zrobiłem. Pan Bóg mówi, okej, biorę to na siebie i co my teraz z tym zrobimy? Czyli nie mówi, o ty niedobry człowieku, widzisz jak jesteś nędzny i słaby, nic nie potrafisz, ciągle tylko upadasz. Kto tak mówi? Kto tak oskarża? Diabeł. Przeciwnik, oskarżyciel. On tak nas dołuje. A Pan Bóg nie. On bierze jakby przynajmniej połowę tego naszego nieszczęścia, grzechu, zła. I teraz mówi, co my z tym zrobimy. On jakby utożsamia się z tym naszym upadkiem. On nas bierze, jakby podnosi i mówi, coś z tym możemy zrobić. I możemy z tym zrobić coś dobrego. To jest niesamowite odkrycie Bożej miłości w tym wszystkim. I cokolwiek nas oskarża, to jest tylko zły duch. Pan Bóg chce, abyśmy nie zrażali się w tej naszej ludzkiej kondycji słabości, ale razem z Nim podjęli decyzję, co my teraz tego dobrego zrobimy. Niech święty, który nawet w takich warunkach, jak się znalazł w Auschwitz, o którym jutro może więcej powiemy, potrafił realizować dobro, niech będzie tam naszym nieustannym przykładem, że można nawet z największego zła, z Bożą pomocą, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej wyprowadzić jeszcze większe dobro. Amen.